Dzień dobry, firma nazywa się Usaria Polska, spółka z o.o. Usaria Polska, spółka z o.o. Proszę powiedzieć, czym się zajmuje Państwa firma? Nasza firma specjalizuje się i to jest nasz jedyny na razie flagowy produkt, jest to maszyna do zbierania kamieni. Dobrze, a od jakiego czasu Państwo istniejecie na rynku? Tak naprawdę spółka została założona niedawno, bo w 2017 roku wraz z Marcinem Wiśniewskim i Sławomirem Wiśniewskim tworzymy tą spółkę. No i ze względu na fakt, że wszyscy mamy gospodarstwa, wszyscy jesteśmy praktykami, prowadziliśmy usługi dla rolnictwa, stwierdziliśmy, że należałoby zrobić maszynę, która by wychodziła naprzeciw naszym klientom. A do tej pory takiej nie było i rozwiązała problemy, a tym problemem okazało się zakamienienie. No i tak zrodził się pomysł, trochę zainicjowany przeze mnie i zachęciłem tutaj moich kolegów, żebyśmy wspólnie stworzyli własną maszynę, która wychodzi naprzeciw potrzebom automatyzowania tych procesów, które są w rolnictwie bardzo porczywe, a coraz mniej rąk do pracy powoduje, że no nie ma chętnych, żeby robić je razem. Poza tym maszyna powinna robić je dokładniej. No i nasza innowacja polega na tym, że te kamienie należy zbierać dokładniej, niż ktoś by ręcznie niegdyś zebrał. I stąd też pomysł i dzisiaj to rozwiązanie, które zostało nagrodzone zresztą dzisiaj w piątek złotym medalem Agrotechu Kielce w 2019 roku. Cały projekt należy do Państwa? Zaprojektowaliście w zupełności sami tą maszynę? Tak, od początku do końca, od samego początku projektu, gdzie na początku dokonaliśmy zgłoszeń patentowych tego rozwiązania. Dzisiaj jest ono chronione prawem patentowym w Polsce. Następnie zrobiliśmy projekt techniczny, przygotowaliśmy prototyp, później następny prototyp udoskonalony. No i trzeci prototyp, który był przez cały zeszły rok testowany już w warunkach polowych, w różnych, tak żeby ostatnie mankamenty wieku dziecięcego w tej maszynie wychwycić. A dzisiaj mamy już klientów i mamy docelowe rozwiązania, które możemy proponować zainteresowanym. Zainteresowanych jest dosyć dużo. Mamy obecnie dwa modele maszyny. Jedna pracuje na głębokości 20 cm, druga będzie nawet na około 30 cm dla tych, którzy mają większe potrzeby. No i staramy się dostarczyć na czas tej maszyny, ponieważ jesteśmy startupem jeszcze niezbyt dobrze uposażonym i to jest wszystko w fazie rozwoju, to staramy się mierzyć siły na zawiary, czyli ewolucja i stopniowy wzrost sprzedaży i produkcji bez utraty jakości. Nie chcemy tego zrobić rewolucyjnie kosztem utraty jakości maszyny, która naszym zdaniem jest dosyć wytrzymała i na te warunki, którymi ma sprostać, a mianowicie ma się zdarzyć z najtwardszą rzeczą, która jest w przyrodzie, czyli z kamieniem, musi jednak to wytrzymać. A na jakim terenie Państwo sprzedajecie tą maszynę? To jest Polska, Europa? Dzisiaj koncentrujemy się właśnie ze względów na nasze ograniczone moce, bo tylko to nas ogranicza. Koncentrujemy się na Polsce jako rynku. Tu mamy pierwsze zamówienia i pierwszych klientów. Natomiast otworzyliśmy dystrybucję w Hiszpanii również ze względu na fakt, że problem kamieni w Polsce dotyczy około 30% gruntów ornych, a w Hiszpanii 90%. Więc my podążamy śladem kamieni i w Europie, w tych miejscach, w których problem występuje, na pewno istnieje potrzeba. Jak istnieje potrzeba, to powinniśmy zaistnieć również my. No i tym sposobem Hiszpania, gdzie są zaprzyjaźnieni nasi ludzie, którzy chcą się tym profesjonalnie zająć, dystrybuować, serwisować i sprzedawać to klientom w tamtym kraju. Chociaż zapytań mamy bardzo wiele. W tej chwili jedna maszyna będzie jechała do Australii, w RPA też mamy zapytania takie pokazowe, egzemplarze staramy się wysyłać wszędzie po to, żeby jak gdyby na przyszłość jak gdyby już przygotować potencjalnych odbiorców do tego rozwiązania i utwierdzić ich w przekonaniu, że to jest jednak dobre rozwiązanie i że warto jednak zainwestować te pieniądze w naszą maszynę, w nasze rozwiązanie. Sprzedajecie Państwo sami, czy robicie to przez dealerów? W tej chwili nie mamy sieci sprzedaży, mamy podział pomiędzy wspólnikami, jest nas trzech. Marcin i Sławek głównie zajmują się i dopilnowują procesu produkcyjnego, samego tworzenia maszyny, jak również pokazami się zajmujemy. Natomiast ja się zajmuję stroną finansową, pozyskania projektów, środków finansowych, całą dokumentacją, formalnościami i również razem staram się jak gdyby eksplorować nowe rynki i posługiwać przez te wszystkie współczesne mass media potencjalnych klientów. Także nie mamy przedstawicieli. Staramy się trafić sami, żeby wytłumaczyć nowość tego rozwiązania, na czym polega korzyści. Wszyscy nasi klienci, zanim kupią, muszą zobaczyć to w swoich warunkach albo bardzo blisko, bo nie chcemy, żeby dostarczyć im maszynę, która nie spełni ich oczekiwań. Także wszyscy klienci, którzy obecnie kupili, mieli na swoim polu urządzenie, mogli zapoznać się, zapytać, zobaczyć, czy rzeczywiście to jest to, co rozwiązuje ich problemy i żeby byli zadowoleni i wtedy tak myślę, że to jak gdyby najlepsza forma reklamy. Także my nie chcemy sprzedawać masowo, tylko świadomy to będzie wybór osoby, która ma pewne problemy i chce konkretne rozwiązanie.
Czyli polski producent, polska firma, 100% polskiego kapitału. Zgadza się, to jest nasz kapitał, 100% środki pozyskiwane są oczywiście tam, gdzie możemy pozyskać z Unii Europejskiej, z PARP-u, zresztą jak tutaj widać na zamieszczonym obrazku, w tej chwili mamy inwestora, który dofinansował nas, tak żeby możemy rozwinąć skrzydła, jak gdyby troszeczkę przyspieszyć proces produkcyjny i wyposażenie całego warsztatu niezbędne do tego, żeby te maszyny powstawały. A najważniejsze pytanie, jaki jest koszt takiej maszyny? Koszt tej maszyny, za którą stoimy, tego modelu SCS, Husaria SCS 100, to jest około 300 tysięcy złotych netto. Natomiast drugi model kosztuje około 350 tysięcy złotych netto. Ze względu na fakt jakości i trwałości tego urządzenia korzystamy z najlepszych firm, najlepszych podzespołów, najlepszych materiałów, w związku z tym, co czyni maszynę dosyć drogą już na poziomie produkcji, stąd cena końcowa również jest wysoka. Zdajemy sobie z tego sprawę, aczkolwiek nie wyobrażamy sobie odchudzanie maszyny, która ma zderzyć się z kamieniami.